Siema, siema. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Pokażę wam. To jest orlik, który został wybudowany za parę milionów, podejrzewam. Który jest zamknięty aktualnie. Pokażę wam, jakie... To jest siłownia. Nie, zacznijmy od siłowni. Akurat tutaj jesteśmy. Pokażę wam, co tu jest grane. Już to pokazywałem na live wcześniej, ale niestety mam tutaj bardzo słaby zasięg. Zobaczcie. Zakaz korzystania z urządzeń. Tutaj też. Zakaz korzystania z urządzeń. Na tym, na regulaminie. Zobaczcie, tutaj lepsze. Wejście na stadion zamknięte. Czyli nie można... Nie można sobie pograć w piłkę już. Nie można poćwiczyć. Zakaz korzystania z urządzeń. Zobaczcie, są te wstążki porobione. Zobaczcie, jacy psychopaci. To jest wszystko zamknięte. Z kortami nie wiem. Bo nie ma informacji, chociaż tam jest jakaś kartka porwana, ale bardzo ciężko będzie odczytać. No jakby te korty nie należą do orlika. Także orlik to wiem na 100%, zaraz wam pokażę, bo tam już byłem. Widziałem, że jest kartka, że jest zamknięte. Basen zamknięty. Jeszcze wam to opowiem raz. Patrzcie, obieg nieczynny do odwołania. Stadion, tutaj jest, są schody do nieba, do drogi. I już się wstążka zaczyna. Wszystko jest odgrodzone. Pokażę wam z szerokiego kąta, jak to się prezentuje. Dzień dobry. Tam jest ten. Tam normalnie można iść dalej. Tam. Tam jest drugie boisko z bieżnią i się bieg... No, można normalnie biegać. Oczywiście teraz nie. Bo jest obieg nieczynny. Do odwołania. Zataśmowane wszystko. Patrzcie, ile trudu w ogóle sobie musieli ci psychopaci wziąć, żeby to powiązać. Jakim trzeba być psycholem, żeby coś takiego zrobić. Patrzcie, zamknąć ludziom stadion. Rozumiecie to? Bieżnie zamknąć, że nie można biegać. No co? Tutaj nie można ćwiczyć. Patrzcie. Patrzcie, co oni tutaj zrobili. Powiązali takimi wstążkami. Ciapek, co o tym sądzisz, że tu takie wstążki porobili? Obieg nieczynny do odwołania. Patrzcie, nie możecie biegać. Dlaczego nie można biegać na stadionie? Ciekawe. Ciekawy jestem, jaki to jest sens. Okej, na razie wam tyle pokażę. Później tam przejdziemy na orlik.
kierunku, jak i moc. Jak koszulka? Jest moc pakinosa? Czy nie ma? Nie wiem, czy mi się włosy nie rozwaliły. Nie ma upierdzielania się. A jeszcze jedna seria. Kurde. Skorpion nie pada. Nie mam koszulki, nie masz już co zaczepić.
Nie ma mocy już. Biegu Katina. Jeszcze seryjkę klatę. Jest klata spompowana. Tutaj mamy
orlik, który jest oczywiście zamknięty. Pokażę wam najlepszy, co jest na tym orliku. Zaraz. Tu jest wejście na orlik. Tu jest basen, który był w te wakacje zamknięty. Zaraz wrócimy. Patrzcie. Orlik czynny od poniedziałku. Od 16 do 20. 4 godziny dziennie. Obiekt wybudowany, podejrzewam, za gruby hajs. Z pieniędzy podatników. 4 godziny dziennie otwarty, jak był otwarty, nie? Tu zobaczcie, co jest zostawione. Nie wiem, co za mózg to zostawił tutaj na słońcu. Nie wiem, co to jest. Do deratyzacji jakieś płyny czy coś. Do dezynfekcji. Tutaj cennik kortów. A tutaj najlepszy. Na orliku może przebywać jednocześnie maksymalnie 14 osób. Dwóch trenerów. A tu jeszcze lepsze. Obiekt nieczynny do odwołania. Obiekt nieczynny do odwołania. Ale deratyzacja jest. Widzicie? Spróbuję tu spisz. Nie wiem, jak to pokazać, żeby było dobrze widoczne. Deratyzacja najważniejsza. Jakiś hygel. Takie coś. Dobra. Teraz przejdę wam pokazać basen, który też został wybudowany za ładnych parę baniek, którego remont trwał kilka lat w ogóle. Jak nie kilkanaście, ale nie wiem jak długo. Była kiedyś tam tabliczka taka, na której pisało, ile ten obiekt kosztował. Ale teraz jest ten. Teraz widzę, że już nie ma tej tabliczki. Zlikwidowali ją, ale tam chyba parę milionów to kosztowało. Zobaczcie, jaki fajny basen. Który w te wakacje był oczywiście zamknięty, nie? No po co mają ludzie pływać, nie? Po co ludzie mają być zdrowi, jak mogą chorować? Stój. Także tak, zaraz wam powiem, co jest grane tutaj. Tak się z tej strony tu zaplecze prezentuje. Przykre, że ci psychopaci budują takie obiekty za nasze pieniądze, a później je zamykają, nie? Dla dobra wszystkich, nie? Nie ma to jak ukraść komuś 5 milionów, czy tam kilka milionów, nie wiem, ile to dokładnie kosztowało. Kasa. Ciekawe, czy w te wakacje będzie otwarty. No tu najlepszy. Zakaz spedałowania. Ale rower jest. Widzicie? No i ten basen możecie podziwiać za krat. Także nawet wam nie mówię, żebyście tu przyjechali. Chyba, że chcecie coś sobie pooglądać basen zza krat. No to pisze. Wstęp surowo wzbroniony. Basen nieczynny. Zakaz pedałowania. Ale chyba nie dla wszystkich.
Se wyobraźcie, że ten basen był remontowany tyle lat, za tyle pieniędzy. I go po prostu nie otworzyli. W te wakacje był zamknięty ten basen. A tu będę trzymał rękę na pulsie. Jeśli chcecie więcej informacji, ja to mówiłem więcej na live'ie, chyba, tak mi się wydaje. Teraz mogłem, akurat na live'ie miałem wenę, tylko że tutaj ludzie mi pisali, że niestety bardzo słaba jakość była. Miałem słaby tutaj jest zasięg. I dlatego teraz nagrywam to po prostu i wam puszczę. Puszczę to w normalnej jakości. Tylko nie wiem, czy czegoś nie pominąłem ważnego. Tam wydaje mi się, że miałem większą wenę do gadki. Czyli jak to jest, jak się dwa razy mówi to samo, no to już za drugim razem to różnie to może wyjść. Czasami lepiej, czasami. Także mogłem tutaj coś powiedzieć więcej, a tam na live mogłem z... No. Możecie uzupełnić te informacje, o to mi chodzi po prostu. Że o czymś mogłem powiedzieć na live, a nie powiedzieć tu, a znowu tutaj mogłem o czymś powiedzieć, czego na live nie powiedziałem. Także pomimo tego, że tam jest słaby obraz, to możecie chociaż sobie wysłuchać. No a tutaj wynagradzam wam to po prostu wizualnie, że tak powiem. Ciapek! Chodź, 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 chodź. Przywitaj się. Hał, 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 hał. Widzicie, jak się Ciapek cieszy bez kagańca? Pozdrawiam moc. Biegunka team. Gdzieś. Jesteśmy na live. Pierwszy live na TikToku. Jest moc. Są tutaj już jedna osoba. Ale nie będę pokazywał ich. Bo są z tyłu w kadrze. I próbujemy rekord zrobić. Dwie osoby. Już są. Trzy osoby. Biegunka i moc. Pozdrawiam wszystkich. Dobra, teraz jak to się zatrzymuje? Tam jest taka ikonka wyłączenia. Gdzie to? Zakończ ser. Tylko żeby zapis... Okej, okay, zakończ. Thank you.
Biegunka Team.